Dziadek na 100% rozpali ognisko, zanim go naładujesz. Ma to, co dorośli nazywają cyrypylivy. Nudy! To XXI wiek, Gwen. Technologia rozwiązała kwestię cierpliwości. Poza tym potrzebuję pewnie po prostu nowych baterii. Więc to idealny dzień, żeby wypróbować mój super scyzoryk. Co to było? Co takiego? Tak! Nowy rekord! 3 godziny 47 minut! Ha! I tak to się liczy. O! Ciekawe, czy to coś ma parasol. Mam przeczucie, że to nie jest zwykła burza. Faza pierwsza rozpoczęta. Ucieszyłbym się, gdybym cokolwiek czuł, ale nie czuję. Najpierw nauczymy tych ssaków posłuszeństwa, aż w końcu cała planeta będzie drżała na samą myśl o gangu pogodynów. Gang pogodynów, co? Gwen, zmierz, ile sekund zajmie mi powstrzymanie tych klaunów. A, mówisz serio? Okej, start! 3, 4, 5... Ben! Czy to jakiś nowy obcy? Czy to są konsekwencje grzebania w twoim zegarku? Ha! Dziwna sprawa! Pewnie wciąż jest zawieszony, no trudno. I tak pobije tych gości nawet jako pół czteroręki! Hej, pogodynki! Alanie, przewidzieliście w prognozie na dzisiaj? Nie. Nie. No to zaraz dostaniecie! 29, 30, 31... O, przestań liczyć i zacznij pomagać! Jasne! Pojawienie się intruza wpływa na kilka czynników w naszym planie. W takiej chwili człowiek emocjonalny czułby panikę. W zamian wcześniej wdrożymy fazę drugą planu. Dzieci, sprawdziłem komunikaty ze stacji meteorologicznej i wielkie nieba, co to takiego? Znowu bawimy się zegarkiem, Ben? Nie! No tak, podrasowałem go. Ekspertem nie jestem, ale wygląda, jakby się resetował. Lepiej go nie używaj, dopóki się nie naprawi do końca, bo wyglądało to śmiesznie. Ale kto pokona tych całych pogodynów? Na pewno nie szaroręki. Wciąż możemy pomóc reszcie turystów. Chyba znam jedno bezpieczne miejsce, szybko. Wspaniały gadżet! Ej, turyści! Tutaj! Ten tunel wyprowadzi was z kempingu! Idźcie za tym starym gościem z latarką! Ben, patrz! Co to w ogóle jest? Czerwone światełko. Albo jakaś szalona maszyna meteorologiczna. Niedługo odpowie na nasze wezwania i rozpocznie się prawdziwa misja. Ha! Tak bym się śmiał, gdybym czuł podekscytowanie, którego nie czuję, oczywiście. Hej, głąby! Tutaj! Idźcie sobie stąd! Wycieczka nie posunęłaby naszych planów do przodu. I nie mamy na nią czasu. Nie martwcie się, pogodyni. Kosmiczny cyklon upora się z tymi ssakami. Wow, ci goście nie rzucają słów na wiatr. Nie powiedziałeś tego. Żarcik, ale dla nich żarty się skończyły. Nie, zaczekaj, słyszałeś, co mówił dziadek Max? Tak, że nie jestem ekspertem. Dobra, turyści są bezpieczni. Pora rozpędzić ten gang na cztery wiatry. Nie powiedziałeś tego. Żartował. Chodźmy. Ha? Ha? Trzymajcie się, dzieciaki! Ben, czekaj! Ej! Daj mu jeszcze czas! Cierpliwości, inaczej go popsujesz! Dzieci, złapcie się czegoś! Nadal uważacie, że mam być cierpliwy? Będziemy bardziej cierpliwi wobec twojej niecierpliwości. No dobra, czas bohatera? Co, mam coś w nosie? Nie, żeby mnie to obchodziło. A widzę, Ben, że główka pracuje. Nie powiedziałaś tego. Żartowałam. Okej, spadam.